Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do materiału o moim użytkowaniu iPhone'a 15 Pro Max już po właściwie roku. No i okej, czas szybko leci, ja już iPhone'a 15 Pro Max mam właściwie od roku, bo na początku tego roku go kupiłem, no mamy już powiedzmy plus minus połowę października, tak więc no chciałbym po prostu opowiedzieć Wam o tym, jak mi się z tego telefonu korzystało, przede wszystkim czy wciąż warto, mimo że zaprezentowany został już iPhone 16, no i przede wszystkim chciałbym rzucić trochę tutaj światła na takie akurat moje plusy, minusy, które w tym telefonie dostrzegłem, tak abyście mniej więcej wiedzieli co i jak już wygląda po prostu po czasie. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten telefon, no powiem Wam tak, jak wiecie, ja jeszcze do niedawna byłem typowo Galaxy S22 Ultra, S23 Ultra, przez chwilę jeszcze S24 Ultra, nie, zaraz po premierze, ale po prostu powiedzmy tego ostatniego S24 Ultra sprzedałem, miałem go po prostu chwilę i no okej, fajny, ale jednak no coś dziwnego ciągnęło mnie do tego iPhone'a, tym bardziej, że rzeczywiście już od 14 Pro Maxa podobał mi się przede wszystkim sam wygląd tego telefonu. Już nie mamy tego dużego notcha, tylko mamy tą dynamiczną wyspę. No i z drugiej strony, ja kiedyś już używałem iPhone'y, tam jeszcze pamiętam 5, 6, 6S i tak dalej. No i po prostu parę lat minęło na Samsungach, ale tak sobie po prostu stwierdziłem, że no dobra, niech będzie ten iPhone. Ja akurat wybrałem jeszcze wtedy no najnowszego, jaki był, najmocniejszego. W sensie wersja pamięciowa to taka powiedzmy podstawowa, czyli 256 GB. No niemniej jednak wybrałem tą wersję Max, bo byłem przyzwyczajony do serii Ultra, tamte ekrany były większe, tak więc raczej jeżeli chodzi o wersję 15 Pro, no nie myślałem o niej z tego względu, że tam jest ekran po prostu mniejszy, no sporo mniejszy, szczerze powiedziawszy, względem właśnie tego Maxa. No i z drugiej strony też nie brałem pod uwagi zwykłej 15, czy nawet 15 Plus, która też jest większa, ale tam jest ekran 60-hercowy. No skoro kupuję telefon na pewno jakieś 2, może 3 lata, no to rzeczywiście te 120 Hz po prostu dla mnie to jest taki must have. Natomiast no po roku, jeżeli chodzi o użytkowanie z iPhone'a, ja już mogę powiedzieć, że o ile jeszcze nagrywałem materiał gdzieś po miesiącu, kiedy ten telefon kupiłem, jakie są moje odczucia, no to ja tak jeszcze średnio powiedzmy gdzieś tutaj orientowałem się w tych nowościach w iOSie, tam jeszcze 17, teraz już mam iOS 18, jeżeli chodzi o w ogóle o ten Apple'owski system. Ja też w ostatnim czasie kupiłem sobie MacBooka typowo pod montowanie filmów, no i wiadomo, tam jeszcze do innych po prostu takich życiowych typowo spraw, praca, wiadomo i tak dalej. Natomiast ten telefon fajnie z nim współpracuje, ale ja właściwie używam powiedzmy tego ekosystemu jedynie do tego, aby na przykład przykrywać sobie zdjęcia, filmy na przykład jakieś takie większe w 4K i tak dalej, bo też telefonem po prostu często nagrywam, no to tam mamy AirDropa, nie muszę się bawić w jakieś chmury, nawet jak mam do przesłania 20-30 GB filmów, no to po prostu mi to łatwo idzie. Jeżeli miałem Samsunga i wtedy jeszcze też MacBooka, no to po prostu WeTransfer, tam miałem ten większy pakiet i też na spokojnie mogłem sobie tam kilkanaście, kilkadziesiąt gigabajtów chociażby filmów czy zdjęć przesyłać, no ale tutaj rzeczywiście przez AirDropa jest lepiej, bo nie mamy żadnych pośredników. Natomiast no to już są powiedzmy takie moje typowo indywidualne sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o ten telefon, no przede wszystkim no świetne urządzenie. Na co dzień korzysta się z niego genialnie. Oczywiście osoby, które mają iPhone'a, miało iPhone'a, pewnie również w większości potwierdzą, że iPhone'y to są naprawdę świetne telefony. Chociaż szczerze mówiąc, ja wciąż jestem taki jeszcze lekko Galaxy, bo rzeczywiście Androida ja sobie jestem w stanie podstroić pod siebie na tip-top. No tutaj w iOSie, okej, teraz już mamy, właściwie teraz iOS 18, możemy sobie zmieniać te motywy, ikonki na powiedzmy w trybie takim ciemnym i tak dalej. Są nowe widgety, ale to jest wciąż iOS mimo wszystko, wciąż mamy tutaj te ikonki, nie mamy właściwie niczego więcej. Chociaż już trzeba powiedzieć, w porównaniu do tego, co było jeszcze w iOSie 4-5 lat temu, no to jest zdecydowanie lepiej, ale to jest wciąż i tak iOS zamknięty. Nawet jeżeli chcemy pobrać głupią muzykę, to oczywiście możemy ją sobie pobrać z jakiejś strony internetowej, ona nam się zapisuje tutaj w tym takim eksploratorze plików i tak dalej, no ale my nie jesteśmy w stanie na przykład, nie wiem, chociażby ustawić sobie głupiego dzwonka w prosty sposób, albo na przykład, nie wiem, gdzieś tam wysłać komuś ten utwór, na przykład jeżeli chodzi o Bluetootha, jak to bywa po prostu w Androidzie. No tutaj są te ograniczenia, trzeba po prostu mieć tego świadomość, ale wiadomo, teraz już mamy tyle tych chmur, tyle tych OneDrive'ów i tak dalej, że to też problemem nie jest. Z drugiej strony, przede wszystkim, co jest dla mnie naprawdę niesamowitą sprawą, bateria.
No bateria w tym telefonie jest dla mnie po prostu genialna. Ja ten telefon już mam właściwie od roku. Kondycja mojej baterii to jest 98%, czyli świetnie, bo rzeczywiście telefon po prostu nieraz sobie w ciągu dnia doładowuję i tak dalej. Na noc nie, zawsze go po prostu sobie podłączam. Mam już 168 cykli na ten moment, tak więc no powiedzmy, że jak na już około 200 cykli, te 98% tej kondycji baterii to jest bardzo, bardzo dobrze. No pewnie po 2-3 latach miałbym gdzieś plus minus 85 i tak dalej, ale to wydaje mi się, że i tak nie będzie źle, bo rzeczywiście przynajmniej na ten moment bateria działa świetnie. Jak odłączam ten telefon, załóżmy, powiedzmy tak dla przykładu, w poniedziałek o godzinie 7 rano, no to zazwyczaj jest tak, że do wtorku do godziny 14 mi tutaj ta bateria starcza. Oczywiście no wtedy nie mogę tego telefonu katować, czy tutaj na przykład, nie wiem, nagrywać cały czas jakieś filmy, robić zdjęcia, czy grać w jakieś gry, ale do takiego normalnego, powiedzmy, trybu życia, typu jakieś tam telefony, rozmowy, wiadomości, komunikatory, tam messengery, WhatsAppy i tak dalej, no i przede wszystkim coś tam w internecie, jakaś praca, to na spokojnie, powiedzmy, te półtora dnia tutaj te baterie mi wytrzymuje i na przykład, kiedy nawet jadę sobie na jakiś wyjazd, to nie jest tak, że muszę cały czas być przy ładowarce, bo odłączam telefon o godzinie, nie wiem, 7 rano, już o 16 jest, patrzę, no 20-15%, to wiadomo, że wtedy już, no na pewno na noc chociażby ten telefon mi nie wystarczy. Tutaj pod tym względem, jeżeli chodzi o baterię, jest świetnie, nawet po roku, ale zauważyłem, że już leciutko to spadło, bo kiedy właściwie telefon miałem tydzień, dwa tygodnie, to ta bateria trzymała jeszcze lepiej, prawie że dwa dni pełne byłem w stanie wytrzymać, no teraz półtora dnia, ale mimo wszystko to i tak mi w zupełności wystarcza. Zresztą ja też mam, powiedzmy, tą taką podstawkę na MagSafe'a, tak więc sobie kładę ten telefon na tą podstawkę, no i ładuje mi się on bezprzewodowo tam magnetycznie, tak więc no również super sprawa, ale wiadomo, kabelkiem to też jest zawsze też bezpieczniej, no i na pewno lepiej dla baterii. No i też nie używam jakiejś takiej super mocnej ładowarki, używam tej takiej aplowskiej 20-watowej, tak więc też tej baterii jakoś nie męczę, więc może dlatego ta kondycja baterii u mnie jeszcze w jako tako w miarę się naprawdę dobrze trzyma. Kolejna sprawa, przede wszystkim aparat. Tutaj w porównaniu nawet do Galaxy S23 Ultra, którego miałem ostatnio i którego jakoś tak najlepiej wspominam, no nie jest tak dobrze. Przede wszystkim ja akurat lubiłem tamten zoom 100-krotny. Tutaj mamy w iPhone'ie 25-krotny cyfrowy. No i rzeczywiście wiadomo, jak ktoś lubi robić zdjęcia księżyca, czy powiedzmy przybliżać coś naprawdę z ogromnej odległości, no to tutaj nie. No 25-krotny zoom cyfrowy podkreślam oczywiście, no jest naprawdę bardzo fajny. Tutaj oczywiście AI poprawia nam te zdjęcia, jakoś tam redukuje te szumy, ale generalnie ja jakoś tak na to zwracam uwagę, bo po prostu no te zdjęcia, no nie mamy tego przybliżenia. No bo umówmy się, jednak 100 razy przybliżenie cyfrowe, a 25 to jest naprawdę różnica 4 razy na dobrą sprawę mniej, tak więc to mieć na uwadze. Natomiast sama jakość wykonywanych zdjęć, szczerze powiedziawszy, ja dużo większej różnicy nie widzę względem chociażby S23 Ultra. W S24 Ultra jest troszeczkę lepiej, ale generalnie tak czy siak wydaje mi się, że takie 10 na 10 dla mnie to jest właśnie chociażby S23 Ultra, jeżeli chodzi o zdjęcia, czy S24 Ultra teraz. Natomiast no tutaj w iPhone'ie 9 na 10. No minimalnie jest troszeczkę gorzej, bo jednak aparat od Samsunga wydaje mi się, że jest po prostu jeszcze lepszy do zdjęć. Natomiast jeżeli chodzi o nawet osoby bardzo zaawansowane, to wydaje mi się, że na przykład z takiego telefonu typu iPhone 14 Pro, czy 15 Pro, czy nawet już teraz 16 Pro będzie, te osoby po prostu będą zadowolone, no bo tutaj ciężko się do czegoś jakoś przyczepić. Zdjęcia nocne, zdjęcia robione przede wszystkim w dzień i tak dalej, wychodzą absolutnie kapitalnie, mamy obiektyw ultraszerokokątny, tele do 2 razy, do 5 razy, no i właściwie ten zoom cyfrowy, o którym Wam mówiłem. Oczywiście nagrywanie w 4K przy 60 klatkach na sekundę. No, dla miłośników nagrywanie 8K niestety słaba wiadomość, bo nawet w 16 tego nie ma. W Samsungu chociażby 8K jest, no ale szczerze powiedziawszy, komu tam jest to 8K na ten moment potrzebne? No raczej chyba bardzo, bardzo wąskiej grupie odbiorców. Tak więc jeżeli chodzi o kolejną sprawę, aparat również tutaj jest świetny. Wydaje mi się, że dla 98% będzie on i tak idealny. No i z drugiej strony, płynność, prędkość działania, wydajność, kapitalna sprawa. iOS, nawet teraz ten 18, powiedzmy w tej jeszcze takiej początkowej fazie, bo akurat ostatnio sobie zainstalowałem aktualizację iOS 18.0.1, no to tutaj Wam powiem, że czasami zdarzy się, że ten telefon się jakoś tak lekko przegrzeje, czasami wychodzi jakiś dziwny błąd typu aplikacja mnie po prostu gdzieś tam się, no po prostu wyrzuci mnie z niej, ale generalnie poza tym telefon naprawdę działa bardzo sprawnie, tutaj też nie mam żadnej bety, tak więc powinno już teoretycznie być wszystko ok. Jakieś tam drobne błędy
weekendy, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie coś się zdarzy, ale generalnie i tak jest bardzo, bardzo stabilnie. Chociaż w Samsungu też nie powiem, jeżeli chodzi o powiedzmy Galaxy czy S-wyskę, trójkę Ultra czy S-wyskę, trójkę, czwórka Ultra, przepraszam, jeszcze jak miałem przez chwilę, to no tam właściwie to już nie jest tak, że to tam są telefony, które lagują czy coś takiego. Zresztą moce obliczeniowe są tutaj bardzo podobne, tak więc jeżeli chodzi akurat o 15 Pro Maxa, o iPhone'a, no to tutaj to wszystko działa świetnie, nie powiem. Nawet jeżeli chodzi o jakieś bardzo, bardzo turbo wymagające gry, czy chociażby program LumaFusion, który jest również bardzo zaawansowany do montażu wideo, tutaj wszystko idzie świetnie, tak więc absolutnie się nie mogę czepić. No i sama konstrukcja tego telefonu, on jest naprawdę świetnie wyważony, mimo że akurat no ta moja wersja 15 Pro Max jest naprawdę sporą wersją, ten telefon po prostu jest duży, raczej jedną ręką no nie sięgniemy przede wszystkim kciukiem do tej górnej części. Są oczywiście gesty, można się wspomóc, ale tak szczerze powiedziawszy, jak już się do tego przyzwyczaicie, albo tak jak ja byłem przyzwyczajony również do powiedzmy podobnych wielkości telefonów typu Ultra od Galaxy, no to dla mnie to nie jest żaden problem, a wiadomo, no czym większe ekrany, tym więcej po prostu tutaj treści mamy, a różnica w cenie pomiędzy wersją Pro, jeżeli chodzi o 15, a na przykład Max, to jest tam chyba 400 zł, to już jak wydajemy to te pieniądze raz na, oczywiście nie małe, ale raz na jakieś powiedzmy 2-3 lata, no to można powiedzmy tam pewnie machnąć ręką, a jednak mieć o te parę dziesiątych cala więcej. No i na dobrą sprawę, czy ja ten telefon Wam mogę polecić? Zdecydowanie tak. Uważam, że teraz też jest dobry moment na zakupienie właśnie iPhone'a w wersji 15 Pro czy 15 Pro Max, bo jeżeli chodzi o 15, to nadal będą sprzedaże. Ale teraz po premierze iPhone'a 16, no to właściwie jeszcze podejrzewam 2-3 tygodnie i te telefony spółek znikną. Tak więc nie będziemy mogli kupić używane. Natomiast znalazłem na promocjach już za jakieś chyba 4800 zł iPhone'a 15 Pro, albo chyba za 5200, 5300, 15 Pro Max, oczywiście w wersji tej najniższej, ale 256 GB nawet w moim przypadku, kiedy dużo nagrywam, dużo mam tych aplikacji właściwie, no to spokojnie wystarcza, tak więc raczej tutaj bym też nie przesadzał z tą wersją terabajtową czy półterabajtową. Tak więc teraz jest naprawdę dobry moment i miejcie tego świadomość, bo Apple już nas do tego przyzwyczaiło, że no powiedzmy co premierę no i na najnowszego telefonu, no wersja chociażby Pro z roku ubiegłego znika, no bo rzeczywiście umówmy się, różnica teraz pomiędzy 16 Pro, a 15 Pro są żadne. No poza tym, że nie mamy tutaj tego przycisku akcji do aparatu, no ale szczerze powiedziawszy on mi jest zupełnie niepotrzebny, bawiłem się nim gdzieś tam w salonie i tak dalej, no to no fajnie, że jest, no ale no w Soniakach kiedyś to, właściwie teraz też to jest, no ale wiadomo, że aparat po prostu uruchamiamy sobie poprzez aplikację i klikamy sobie na spust migawki na ekranie i tyle. I raczej nikt się tutaj właściwie chyba nie chce od tego odzwyczajać. Tak więc różnic naprawdę nie ma, no poza tym, że tam jest mocniejszy procesor, może po 2-3 latach będzie to odczuwalne w porównaniu 16 do 15, ale póki co telefon na spokojnie, wydaje mi się, na dobre 4-5 lat powinien wystarczyć. Powinien być oczywiście wspierany tam do iOS-a, nie wiem, może 21-22, tak więc tutaj jeżeli chodzi o to, absolutnie się nie martwię. Tak więc szczerze powiedziawszy, mimo że na początku do tej 15, do tego telefonu iPhone'a 15 Pro byłem tak średnio nastawiony, bo jednak lubiłem jednak tego Samsunga, mojego Galaxy, jeszcze wtedy S23 Ultra, ale teraz już powiedzmy po roku, jeżeli chodzi o iPhone'a, przyzwyczaiłem się do tego totalnie, naprawdę, jeżeli chodzi o social media, jeżeli chodzi o aplikacje, tu jest wszystko świetnie zoptymalizowane i rzeczywiście, no nieraz jest tak, jak po prostu mówicie, gdzieś tam słyszę w komentarzu, że ktoś raz przesiądzie się na iPhone'a, to już chce na nim zostać. U mnie było tak, że ja się na niego przesiadłem, ale jednak polubiłem z powrotem Samsungi, teraz jestem na iPhone'ie, no i albo moim kolejnym telefonem, ale to już za jakieś powiedzmy 2 lata, jak będę sobie może zmieniał, no to albo po prostu jakiś Samsung znowu w tej wersji Ultra, bo co oni tam innego wymyślą, raczej już chyba nieskładany, albo po prostu jakiś kolejny, nowy, domaksowany iPhone, tak żeby mieć rzeczywiście już ten telefon z tej najwyższej półki, tak aby sobie już z nim na spokojnie po prostu z niego korzystać. Tak więc ja jak najbardziej polecam, szczególnie teraz, kiedy jeszcze ten telefon jest dostępny. Po roku mogę Wam powiedzieć, że korzystam się z niego świetnie. Telefon jeden z najbardziej wydajnych na rynku, no poza teraz może tą najnowszą 16, ale generalnie jeżeli chodzi o ekran, aparat, samą wydajność i przede wszystkim masa funkcji, które jest teraz już w tych najnowszych iOS-ach, no to bardzo mocno za tym telefonem przemawia i rzeczywiście już teraz wybór pomiędzy chociażby najbardziej topowym Samsungiem, nie wiem, Xiaomi i tak dalej, a iPhone'em już nie jest taki prosty, bo ja bym bardzo mocno się zastanawiał, gdybym nagle, nie wiem, dostał od kogoś 6000 zł i miałbym kupić sobie kolejny telefon, to nie wiedziałbym, czy
kupić iPhone'a 16 Pro Maxa, czy jeszcze poczekać te 2 miesiące na S25 Ultra, albo ewentualnie sobie kupić S24 Ultra, żeby no, wrócić do Samsunga, ale na ten moment mam teraz tego iPhone'a i mogę Wam bardzo go polecić, szczególnie, że tak jak mówiłem wcześniej, to jeszcze raz się powtórzę, ale no to jest dość istotne, tego telefonu już za około 2 do max 3 tygodni w sklepie już nowego nie kupicie. A wiadomo, jak kupujemy normalnego nowego telefonu, ten nowy telefon w sklepie, to bateria jest naprawdę super i tak dalej, jak kupimy używkę po roku, czy powiedzmy coś koło tego, to i tak ta kondycja już nie będzie aż tak dobra, a szczególnie kiedy chcemy telefon na jakiś dłuższy czas, no to wiadomo, musimy się liczyć z tym, że również wtedy bateria będzie jeszcze szybciej sobie po prostu już sobie, no traciła tą swoją moc, pojemność, wydajność. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, to właściwie chciałem powiedzieć o tym najnowszym, znaczy nie najnowszym, przepraszam, ale iPhone 15 Pro Max, który jest stosunkowo jak najbardziej wciąż nowy i po prostu już po roku mogę praktycznie powiedzieć, że no jest to genialny telefon, bardzo go jednak polubiłem i śmiało go mogę polecić, bo ten telefon jednak powiedzmy przekonał mnie, iOS również mnie przekonał i rzeczywiście mogę powiedzieć, że no tutaj korzysta się z niego świetnie. Tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, nie chcę już przedłużać, bo i tak widzę, że wyszło sporo. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście napiszcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, czy też jesteście raczej iPhone'owi, czy zastanawiacie się nad tym telefonem. Jeśli tak, to napiszcie też może dlaczego, bo sam się no z ciekawości po prostu dowiem od Was. Oczywiście także subskrybujcie, aby być na bieżąco. No i dzięki, do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych materiałach.